Halo, cześć, witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Tak może wyglądać przykładowe ogłoszenie, niemieckojęzyczne ogłoszenie w sprawie najmu mieszkania. O tym, jak odczytywać zawarte w nim skróty, a także jak prowadzić rozmowę dotyczącą najmu mieszkania po niemiecku, opowiem w moim dzisiejszym vlogu. Zaczynamy! Dziś zaprezentuję słówka i zwroty przydatne podczas poszukiwania mieszkania. Zaczynamy od rzeczownika die Wohnungsanzeige lub die Wohnungsannonce, czyli ogłoszenie w sprawie mieszkania. Die Wohnungsanzeige, die Wohnungsannonce. Dawać ogłoszenie to die Anzeige aufgeben. Die Anzeige aufgeben. Natomiast dzwonić w sprawie ogłoszenia to wegen einer Anzeige anrufen. Wegen einer Anzeige anrufen. Und ein Beispielsatz. Guten Tag, ich rufe wegen einer Anzeige an. Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Guten Tag, ich rufe wegen einer Anzeige an. Mieszkanie to die Wohnung. Die Wohnung. Pokój to natomiast das Zimmer. Das Zimmer. Mieszkanie jednopokojowe to die Einzimmerwohnung. Die Einzimmerwohnung. Skrót Einzimmerwohnung. A mieszkanie dwupokojowe to die Zweizimmerwohnung. Die Zweizimmerwohnung. I skrót podobny jak w naszym ogłoszeniu. Jeśli chcemy zapytać o to, jak duże jest mieszkanie, powiemy wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Natomiast jeśli o to, ile ma pokoi, wie viele Zimmer hat die Wohnung? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? I najważniejsze pomieszczenia w mieszkaniu to die Küche, czyli kuchnia, die Küche. Das Bad lub inaczej das Badezimmer, łazienka, das Bad, das Badezimmer, das Wohnzimmer, salon, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, sypialnia, das Schlafzimmer, przedpokój, das Vorzimmer lub die Diele, das Vorzimmer, die Diele. Toaleta to natomiast die Toilette, die Toilette. Balkon, der Balkon, der Balkon. A garaż, die Garage, die Garage. Przejdźmy teraz do położenia. To die Lage. Mieszkanie może być położone w centrum miasta, im Stadtzentrum, im Stadtzentrum. Na obrzeżach miasta, am Stadtrand. Am Stadtrand, a także na osiedlu, in der Siedlung, in der Siedlung. Mieszkanie może się znajdować także w nowym budownictwie, czyli im Neubau, skrót NB, im Neubau, jak i również w starym budownictwie, czyli im Altbau, skrót AB. Jeśli mieszkanie ulokowane jest w bloku, powiemy im Wohnblock, im Wohnblock. Jeśli w domu wielorodzinnym, im Mehrfamilienhaus, im Mehrfamilienhaus. A jeśli na przykład w wieżowcu, im Hochhaus, im Hochhaus. O położenie mieszkania możemy zapytać wo liegt die Wohnung? Gdzie leży mieszkanie? Wo liegt die Wohnung. W kontekście położenia można też zapytać o bliskość na przykład dworca kolejowego, przystanku czy też lotniska i do tego posłuży nam słówko verkehrsgünstig, czyli taki mający dobre położenie komunikacyjne. Also wir können fragen, możemy zapytać
liegt die Wohnung verkehrsgünstig? Czy mieszkanie ma dobre położenie w pobliżu właśnie punktów komunikacyjnych? Liegt die Wohnung verkehrsgünstig? Jeśli natomiast chcemy zapytać o piętro, zapytamy: In welchem Stock liegt die Wohnung? In welchem Stock liegt die Wohnung? Na którym piętrze leży mieszkanie? Kolejną ważną sprawą jest die Miete, czynsz. Die Miete. Czynsz możemy podzielić na opłaty za ogrzewanie, za energię i wtedy powiemy die Warmmiete, czyli dosłownie ciepły czynsz, die Warmmiete, skrót WM, a także na czynsz bez opłat za energię i ogrzewanie, czyli die Kaltmiete, die Kaltmiete. I wtedy opatrzony będzie on często w ogłoszeniu skrótem KM. Osobną kwestię stanowią koszty dodatkowe, na przykład za telefon, za wodę to die Nebenkosten, die Nebenkosten. I one z kolei mają skrót NB. Kaucja to natomiast die Kaution, skrót KT, die Kaution. O wysokość czynszu zapytamy wie hoch ist die Miete, jak wysoki jest czynsz? Wie hoch ist die Miete? Wynajmować mieszkanie dla siebie to mieten. Mieten. Stąd właśnie słówko der Mieter, czyli lokator, najemca. Der Mieter. Wynajmować komuś z punktu widzenia właściciela mieszkania to vermieten. Vermieten. I stąd pochodzi słowo der Vermieter. Der Vermieter. Tak będziemy określać właściciela mieszkania. Der Mieter i der Vermieter zawierają umowę najmu, czyli der Mietvertrag, der Mietvertrag. Umowę najmu można zawrzeć, a więc abschließen, abschließen. Można ją także przedłużyć, verlängern, verlängern. Można ją również wypowiedzieć, aufkündigen, aufkündigen. I przykładowe zdanie, pytanie: Wann können wir den Mietvertrag abschließen? Kiedy możemy zawrzeć umowę najmu? Wann können wir den Mietvertrag abschließen? Na koniec kilka przydatnych zwrotów. Die Wohnung besichtigen, czyli obejrzeć, oglądnąć mieszkanie. Die Wohnung besichtigen. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Kiedy mogę obejrzeć mieszkanie? Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Die Miete zahlen. Płacić czynsz. Die Miete zahlen. Wann ist die Miete zu zahlen? Kiedy należy zapłacić czynsz? Wann ist die Miete zu zahlen? Die Tiere besitzen. Posiadać zwierzęta. Die Tiere besitzen. Darf ich die Tiere besitzen? Czy mogę mieć, posiadać zwierzęta? Darf ich die Tiere besitzen? I ostatni zwrot. Zur Miete wohnen. A więc mieszkać w wynajętym mieszkaniu. Zur Miete wohnen. Ich wohne zur Miete. Wynajmuję mieszkanie. Ich wohne zur Miete. Es wäre alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. Bis zum nächsten Mal. Do zobaczenia. Do następnego razu. Bis dann. Tschüss.